to co? Rozpoczynamy vlogmas numer 14! Jakie cudowne i aż się wzruszałam, wiecie co? Och, jejka. O, chyba dzisiaj zacznę od Big Maca. Ja. Ślisko, nie? Wow, zobaczcie, jakie piękne drzewa. Słońce wschodzi. To co? Rozpoczynamy vlogmas numer 14. Witajcie w nowym vlogu. Właśnie wyszliśmy ja, Monika, Max z domu. Jedziemy do szkoły, ale jest cudownie po prostu. Jedziemy do szkoły. I od razu zostajemy, jak Max wejdzie do środka, bo zostajemy na jasełkach. Świeże powietrze. Dobra, a teraz powrót do rzeczywistości. Idziemy rozmrażać szyby, odmrażać auto. Śliska się, no? Na jednej nodze. Ja mam go trzy. No idziemy, idziemy. Ale wszystko pozamarzane. Śliczne. Maksiu, niesamowicie występowałeś, naprawdę. Poczekaj. Wiecie! Koronę piękną. No super wygląda. Super przedstawienie. Machamy! Pokaż, jaka piękna chodzi. Maksia, uważaj! Ojejka, już wyszłyśmy z Monią. I jakie to było cudowne przedstawienie. Jakie cudowne i aż się wzruszałam, wiecie co? Och, jejka. Ale też w pewnych momentach łzy mi ze śmiechu poleciały. No serio, Maksiu nasz jest po prostu... Siedział, było ok. Co chwilę oczywiście wychylał głowę, patrzył na nas, chociaż my z Monią w pierwszym rzędzie siedziałyśmy. Cały czas musiał, wiecie... patrzeć i machać, to było takie słodkie, bo Max był królem, ale to już chyba mówiłam, jednym z trzech króli. Potem wokoło sali szli chyba ze cztery razy, taka gromadka dzieci, Max na końcu. Szli, no to było fajnie, potem weszli na scenę, no i dary składali Jezusowi i tak po prostu wrzucił to Maxi, Boże. Potem siedział na scenie i śpiewali piosenkę Halleluja. To wszystkie dzieci tak się lekko bujały, Max brał ręce na bok i się wczuł w rytm i po prostu tak się kołysał. Miał tą szatę założoną, to tą szatę jak siedział, tak sobie rolował, podwijał, że cały pępek było mu widać. No, ale to było tak słodkie przedstawienie, to było tak cudowne, ale no tak jak mówię, w niektórych momentach to aż tak śmiesznie było. Ja, no. No szkoda, że Wojtek nie mógł tego zobaczyć. Maciek nie widział, ale dobrze, chociaż my z Monią mogłyśmy tam być. No cudownie było, naprawdę. Jaki to piękny widok. Te przymrożone, przypuszczone drzewa. Błękitne niebo. No pięknie wygląda. That Christmas is on its merry way. Wróciłyśmy z Moniką na chwilę do domu. Wypijemy ciepłą herbatkę.
Wiecie co, bo ja wam nie mówiłam, my mamy minus 6 w tej chwili. W Anglii to jest po prostu wydarzenie. Nie pamiętam, kiedy tutaj było tak zimno. Wypijemy herbatkę i jedziemy dalej. Pojedziemy do Metro Center, tylko że nie będziemy miały dużo czasu, bo teraz ja muszę jeszcze do komputera usiąść, bo muszę vloga skończyć montować, a Monika o 14 ma już uniwersytet, a teraz jest już 10:25. Także tak średnio z czasem. Mam w ogóle świąteczny sweterek założony. Pomyślałam sobie, okazja, jak jasełka są, żeby założyć świąteczny. Uwielbiam ten moment, kiedy wszystko idzie po mojej myśli. Nawet mi długo nie zajęło, wiecie co? Zmontowanie do końca tego vloga. Już się publikuje na YouTube. Jest w miarę wcześniej, jest po 11. Ile mi to zajęło? Pół godziny wszystko, nie? Chyba jakoś tak. No naprawdę, jestem dumna z siebie. No i wyruszyłyśmy właśnie do auta. Jedziemy do Metro Center. Założyłam znów Wojtka Polar, bo stwierdziłam, kurtki grubej nie chcę. Bo tam będzie za ciepło w centrum i tak myślałam, że założę ten Polar i go w samochodzie zostawię, ale może pójdę z nim do środka. No, także ruszamy i chyba jeszcze pójdziemy sobie do McDonalda zjeść z Monią. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. Wchodzimy właśnie do TK Maxa, bo Monika chce tutaj zobaczyć bluzy i wiecie co? Całe szczęście, że nie zdjęłam tego Polarka, bo jest strasznie zimno w centrum dzisiaj. Nie wiem, co to się stało, ale strasznie zimno jest. Jesteśmy z Moniką w McDonaldzie, ale jest tyle ludzi, że normalnie chodziłyśmy i cały czas szukałyśmy miejsca wolnego. Udało się, siedzimy w fajnym miejscu i mamy mniej więcej 40 minut i będziemy musiały już stąd iść, także krótka wizyta w Metro Center to była. I już mamy nasze zamówienie. Frytki Big Mac dla mnie, Monika wzięła nuggetsy. Frytki i kole? Kola zero. Kola zero. Pychotka, smacznego. A teraz się akurat pusto zrobiło. To taki moment chyba trafiłyśmy. Teraz tu miejsca. A przed chwilą jeszcze mówiłam we vlogu, że szukałyśmy. O, chyba dzisiaj zacznę od Big Maca. Ja. Mam déjà vu.
Właśnie Monikę do domu podrzuciłam. Myślałam, że będę ją wiozła jeszcze na uniwersytet, ale powiedziała, że pójdzie już sama, bo jeszcze ma chwilę czasu, a nie chciała za szybko tam być. I jadę teraz do domu, ale wiecie co? Tak się czuję, jakby mnie jakaś choroba brała. Serio. Czuję, że mam taką ciepłą twarz. I tak tutaj czuję taką chorobę. W gardle zaczynam coś czuć. No, oby mnie nic nie brało, kurczę. Max dzisiaj też kaszlał. Mam tu paracetamol, to chyba jak przyjdę do domu, to wezmę dwie tabletki. No i dzisiaj szybko spać. Nie, czuję się taka niewyspana, nie wiem czemu. Max wieczorem się przebudził, właśnie też wieczorem trochę kaszlał. No i z Moniką posiedziałyśmy, rozmawiałyśmy. I no nie spałam aż tak krótko, bo spałam 6,5 godziny, 7 prawie godzin. No ale to wystarczająco jest, nie wiem czemu. To naprawdę, tak jakby mnie coś brało. W ogóle tu jaki pasek mi tu idzie przez ekran. Słońce takie świeci teraz. Już się tutaj w centrum śnieg podtopił. Już tutaj wszystko czarne. No coś mi dzisiaj nie szło podpalanie świeczek. Najpierw zapalniczka przestała działać, wyczerpał się gaz już całkowicie, a potem ta pierwsza świeczka gasła. Chyba już po prostu nową też powinnam tam wsadzić, ale dobra. Odpowiednia chwila, żeby rozpakować kalendarze adwentowe, żeby otworzyć okienka. Mam jeszcze niecałą godzinkę czasu, więc akurat teraz to zróbmy. Zanim po Maxa ruszę, najpierw otworzymy okienko, może dla Was, okienko numer 14, 14, już tak mało się robi tych prezencików, cóż tu się kryje, coś słodkiego. Choineczki giganty wędrują do Waszej paczuszki. I moje okienko numer 14. Widzę ten kształt. Widzę ten kształt. Jeny! No nie mogę! No nie mogę! Zobaczcie! Matrioszka! Jeszcze inny zapach. Krem do rąk! Kolejny indigo. Jeny! Cieszę się jak dziecko. Serio, teraz już będę miała tutaj w kuchni przy zlewie. Na górze przy komputerze mam już w łazience. A ten gdzie postawię? Jest jeszcze jedno miejsce. W toalecie. Tam za każdym razem myję dłonie, więc od razu będę sobie, wiecie, kremować. Bardzo dobry pomysł. I no bardzo się cieszę, kochanie, dziękuję, Jeny. I jak zawsze, zobaczymy sobie, jak pachnie. O, nie działa. No serio, nie działa. O, jest. Jaki strzał. Coś jakby się zapchało? Ojej, wiecie co? To mi trochę przypomina ten zapach Seventh Heaven, mojego ulubionego. No, to jest ewidentnie coś w tym stylu, tylko jest delikatniejszy niż tamten. Ale jest bardzo ładny. Jeny, te wszystkie kremy są tak niesamowite. No, ewidentnie. Ewidentnie podobny zapach do tamtego.
Bardzo ładny, bardzo przyjemny, ale delikatniejszy. A nie każdy lubi takie mocne, więc super, matrioszka. Ekstra. To teraz jeszcze otwórzmy kalendarz od Maćka. Numerek 14. O! A cóż to za kształt? Cóż to za kształt? Co to jest? Which S, which with which hazel active? SAS blemish stick. To jest na takie punkciki, jak nieraz coś wiecie, ale to jest fajne! Jak coś wyskoczy nieraz, a zdarza się, szczególnie ja, jak lubię jeść słodkie, a zjem większą ilość, to zawsze gdzieś coś wyskoczy. I to jest właśnie na takie coś. Dobrze mówię? Tak! Ale super! No ekstra! Przyda się na pewno. O! To jest faktycznie w takim sztyfcie. Bardzo wygodne w użyciu będzie. A jak to się wyciska? Aha, tak się po prostu pcha tutaj. Fajne! No dobra, teraz nie będę robić. Teraz po pierwsze mam makijaż, a to po zmyciu makijażu pewnie. Ale sobie wypróbuję wieczorem. Dzięki Maciek, dzięki! Bardzo mi miło, bardzo. Dobra, wiecie co? Poogarniam teraz trochę dom. I będę się zbierała po maksa. Spadł sopel? Połamał się. No trudno. Mam. Dojechaliśmy do domu. I wiecie co? Takie mroźne powietrze czuć, że znów idzie takie bardzo zimno. A już mi się wydawało, że będzie lepiej, a to jutro. Taka sama pogoda się zapowiada. Para. Dajcie znać, jaką wy macie pogodę. No, ten mróz tutaj jest przerażający. Minus 5, minus 6, ale odczuwalne jest dużo bardziej dużo zimniej jest to odczuwalne. Ale dajcie znać, jaką wy macie u siebie temperaturę. No dobra, wiecie co? Ja będę teraz brała Maxa pod prysznic. Serio, rozebrałam go i powiedziałam, że pójdziemy teraz się wykąpać. I od razu mu założę łańcuch i chyba zrobimy sobie takie późne popołudnie, wieczór na kanapie. Zresztą dzisiaj on szybciej spać pójdzie. Ja też planuję szybciej spać, ale najpierw będę musiała jeszcze tego vloga zmontować. Bluzę przebrałam przed wyjściem, znaczy sweterek na bluzę, bo wiecie co? Piłam resztę herbaty i się oblałam. Ale teraz tak mi jest dobrze, wygodnie. Także idę go kąpać. Z Wami na dzisiaj będę się żegnać. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia jutro w kolejnym vlogu. Pa! Kochani, dziękuję, że byliście.